co dzień jestem przewodnikiem w jednym z zabrzańskich obiektów na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego i to jest, można powiedzieć, moja praca na tak zwanym etacie. Zapraszam do kolejnego miejsca, gdzie mamy górnika, mamy lampy. No, miejsca ważne dla kopalni. Ja generalnie pochodzę ze Śląska, bo urodziłem się w Mikołowie, więc w jednym z chyba z bardziej śląskich miast. Mój tato też stamtąd pochodzi. Dziadek pracował na kopalni, drugi dziadek pracował też w fabryce, w zakładzie maszyn górniczych. I gdzieś chyba ta górnictwo, ta śląskość właśnie gdzieś cały czas w tej rodzinie krąży. Potem gdzieś w troszkę już starszym wieku gdzieś pojawiła się ta pasja do zabytków techniki, do tego przemysłu dawnego, do tej industrializacji, do tego dziedzictwa, jak to się mówi, niematerialnego. Najpierw pojawiłem się w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, gdzie byłem wolontariuszem, gdzie zajmowałem się organizacją różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ale nie tylko. I potem kilka lat temu znalazłem się w Zabrzu, w Szybie Maciej, też obiekcie poindustrialnym, pokopalnianym, gdzie zostałem przewodnikiem, zostałem też trochę człowiekiem od marketingu, od promocji, no i od współtowarzyszenia, współtworzenia oferty kulturalnej. A dodatkowo pasjonuję się hobbystycznie, już tak może troszkę bardziej profesjonalnie, ale jednak mimo wszystko hobbystycznie. Interesuję się muzyką, śpiewam, gram na instrumentach i to jest taka moja pasja od najmłodszych lat. Ze śpiewem tak naprawdę ja zacząłem dosyć późno, bo w pierwszej klasie gimnazjum, to był mniej więcej 2003 rok. Natomiast muzyka dużo, dużo wcześniej się pojawiła w moim życiu, bo ja, kiedy miałem 7 lat, bodajże jak dobrze pamiętam, pod choinkę dostałem keyboard. I taki był plan moich rodziców, że skoro aniołek przyniósł mi keyboard pod choinkę, no to trzeba to jakoś sprawdzić, przetestować, czy ta pasja do muzyki w moim życiu się rozwinie. Zapisali mnie rodzice do szkoły muzycznej w Mikołowie. No i od tego momentu ta pasja do muzyki tak rozpoczęła się tak naprawdę. It's my life, it's now or never, and I ain't gonna live forever, I just want to live and I'm alive. Kiedy zacząłem edukację w gimnazjum w 2003 roku, od września mniej więcej szkolny chórek, który był prowadzony w szkole, przygotowywał się do jubileuszu 70-lecia szkoły, który miał być w październiku. I główny solista, który miał wykonywać piosenkę na akademii z tej okazji, dostał mutacji i nie mógł po prostu zaśpiewać, więc na szybko było potrzebne zastępstwo i gdzieś tam któraś z koleżanek z klasy powiedziała: no idź, bo ty gdzieś tam potrafisz śpiewać, interesujesz się muzyką, może akurat pani nauczycielka od muzyki zauważy w tobie jakiś talent. No i poszedłem na pierwszą próbę, zaśpiewałem fragment, który był tam potrzebny i w ten sposób gdzieś tam ta muzyka i ten śpiew się pojawił, a no dodam, że zaśpiewałem nie byle jaką piosenkę, bo Mury Jacka Kaszmarskiego, więc taką można by powiedzieć, no, potężną piosenkę. I dosyć wtedy mnie to, pamiętam, mocno stresowało, ale chyba dałem radę. Ja mam za sobą taką ciekawą przygodę, zresztą związaną z Telewizją Polską, bo kiedyś był taki program Bitwa na Głosy, który był emitowany na antenie właśnie ogólnopolskiej. Poszedłem na casting, dostałem się do drużyny Haliny Młynkowej z Cieszyna, właśnie do tego programu. To już było 11 lat temu, z tego co pamiętam. I właśnie to był taki skok jakby no, na duże schody, na otwartą scenę ogólnopolską. W
ramach działalności muzycznej zdarza mi się w różnych miejscach koncertować tak naprawdę i z różnych okazji, bo są to chociażby, tak jak za niedługo, koncerty związane z jakimiś jarmarkami świątecznymi, a więc muszą się pojawić jakieś piosenki okołoświąteczne czy kolędy. Zdarza się, tak jak na przykład dzisiaj, koncert dla seniorów, a więc też dla wymagającej publiczności z okazji dancingu po tańcówki, a więc też ta muzyka musi być trochę żywsza. Miałem przygodę z piosenką aktorską, z poezją śpiewaną, miałem przygodę z muzyką rockową, miałem przygodę z coverami, no ta przygoda troszkę też trwa do dzisiaj. I generalnie ja czuję się najlepiej, jeżeli chodzi o gdzieś tam jakieś autorskie rzeczy, które czasami zdarza mi się robić. Gdzieś czuję się najlepiej w takich klimatach akustycznych, czyli piano, gitara, jakieś takie właśnie klimaty akustyczne, unplugged, jak to się mówi. Muzyka gdzieś pomaga mi, to jest pewnie banalne, ale pomaga mi gdzieś tam w różnych momentach, i lepszych, i gorszych. Każdy zresztą, kto gdzieś tam muzyką się zajmuje, na pewno może powiedzieć, że kiedy ma jakieś lepsze momenty życia, to słucha innego rodzaju muzyki, a kiedy ma jakieś gorsze chwile, to słucha innej muzyki. Ta muzyka zawsze gdzieś tam albo pomaga podbić te emocje i czujemy się jeszcze lepiej, albo właśnie jak gdzieś mamy jakieś kryzysy, to gdzieś właśnie ta odpowiednia, dobrana muzyka też pozwala może trochę się gdzieś tam wywinąć właśnie z tych gorszych chwil.